Produkcja kurczaka to jedna z tych gałęzi polskiej branży rolno-spożywczej, która w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwijała się w najbardziej dynamiczny sposób. W tym czasie Polska została największym unijnym producentem mięsa drobiowego oraz osiągnęła znaczny udział w rynku międzynarodowym. Przekraczając udział w globalnym eksporcie mięsa drobiowego na poziomie 10%. Na fali tego Prosperity polscy producenci weszli w czas pandemii COVID-19 z historycznie wysokimi poziomami wstawień. Początek pandemii przyniósł zawirowania rynkowe, trudności w transporcie i logistyce, co przełożyło się na pewne niezbilansowanie rynku, a w konsekwencji zaowocowało obniżonymi cenami. Z tymi okolicznościami mierzymy się właściwie aż do dziś i zapewne będą nam. One towarzyszyć jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. Tym niemniej, w ciągu ostatnich tygodni można było zaobserwować swego rodzaju zmniejszenie presji na dochodowość produkcji kurczaka. Na początku lutego Ministerstwo Rolnictwa. Zanotowało ceny skupu żywca na poziomie 3,44 zł za kilogram, co było poziomem nienotowanym na tym rynku w ciągu ostatniego roku. I przekłada się to na 8% wzrost cen od początku, od początku bieżącego roku. Było to wynikiem przede wszystkim obniżonych wylęgów w, pod koniec ubiegłego roku w listopadzie i grudniu, gdzie w stosunku rok do roku zmniejszyły się. One odpowiednio o 2,4 i 3,5%. Jednak informacje rynkowe, niewidoczne jeszcze w oficjalnych statystykach, niosą informacje, że poziomy wstawień w styczniu ponownie wzrosną w dość istotny sposób, co zapewne przełoży się na okres obniżonych cen. W marcu. Funkcjonujemy w Polsce również w warunkach występującej grypy ptaków, co przekłada się na ograniczone możliwości eksportowe polskich producentów co jest dla nich istotnym kanałem zbytu, jako że ponad połowa krajowej produkcji w efekcie trafia za granicę. Nawet w okresie Występujących silnych obostrzeń życia społecznego w Unii Europejskiej, polscy producenci notowali rekordowe poziomy sprzedaży na swoje główne rynki eksportowe. Producenci kurczaka mają ciągle dobre podstawy do działania i wszelkie dane ku temu, żeby w dłuższym okresie w dalszym ciągu odnosić sukcesy.